meczach, ale radzi sobie naprawdę nieźle. A zamiast u Wojtka z turnieju na turniej widać tak potężne postępy, że myślę, że może być faworytów, jednym z faworytów tego turnieju. Rok temu, z tego co pamiętam, stał na podium w jednej z konkurencji. Tym razem ma stanąć jeszcze wyżej. Taką ma szansę w tym roku. Ciosy ma coraz mocniejsze, coraz szybsze. Oż okazji celne i skuteczne. Połowa czasu. Przed nami jeszcze trzy starcia w grupie trzeciej i czwartej. Do kolejnej walki szykują się Krzysztof Skubis i Franciszek Koc. Ostatnie sekundy. I stop, stop! Koniec czasu! Wielkie, wielkie brawa dla chłopaków! I walkę zwycięża Wojciech Szymczykowski!